Hej, z tej strony Paweł Stańczuk. Dzięki, że wysłuchasz tego artykułu. Znajdziesz go na mojej stronie www.pawełstańczuk.pl, a artykuł nazywa się Nie kalkuluj, graj. Overthinking w sporcie. To zaczynamy. Tytuł tego artykułu mógłby brzmieć Nie myśl za dużo, działaj. Trenując razem z ręcznymi, piłka ręczna, zauważam wiele ciekawych dla mnie aspektów mentalnych, lecz na ten moment skupię się na jednym. Zaciekawiło mnie to już jakiś czas temu i widzę, że ponownie ten temat do mnie wrócił. Kiedy na treningu trenowaliśmy karne i dochodziło do mojego rzutu, to w momencie luźnego podejścia rzucałem bramkarzowi piłkę, trafiając od 6 do 7 razy na 10 oddanych rzutów. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem analizować, jak mam dokładnie rzucić, w które okienko, lewe czy prawe, góra czy dół, to zazwyczaj wychodziła tak zwana firana i rzuty były na skuteczności 2 na 10 oddanych. Teraz możesz wysnuć stwierdzenie, że mało trenują i dlatego nie trafiałem, ale obserwując innych zawodników oraz patrząc w przeszłość, zacząłem się przypominać ich teksty, które słyszałem na temat planowania rzutu. Planowanie, czyli dokładnie wiedzieli, gdzie chcą rzucić. Takie rzuty im także wychodziły, ale z mniejszą skutecznością. Natomiast kiedy były rzuty z pozycji, kontry lub karne i było to w pierwsze czy w drugie tempo, wtedy trafiali częściej. Oczywiście były i rzuty, kiedy nie trafiali lub bramkarz bronił. To jest także ważne, ale na ten moment skupiam się na innych aspektach. Do czego dążę tym wpisem? Mianowicie do tego, że jeśli zaczynasz za bardzo myśleć nad swoją grą podczas ważnych rozgrywek i nie tylko, to masz dużą możliwość na wyrobienie sobie niskiej skuteczności. Z obserwacji i rozmów z zawodnikami z drugiej i pierwszej ligi oraz ekstraklasy można wnioskować, iż oni rzucają i nie myślą. Są tu wyrobione nawyki, które działają jak instynkty w momencie zagrożenia. Na konkretne zagrożenie przewidziana jest reakcja, wypracowana świadomie, podświadomie lub nieświadomie. Nie ma momentu na myślenie. Podczas pracy na szkoleniach czy face to face opowiadam przykład boksera i informatyka. Zaczep agresywnie boksera na ulicy, pociągnij go za ramię i zobaczysz, co się stanie. O ile zobaczysz, bo możesz zasnąć snem mocnym po jego uderzeniu. Druga sytuacja to zaczepienie na ulicy przysłowiowego informatyka. Pociągnij go za ramię, to odskoczy przestraszony lub będzie miał bardzo niekontrolowane pseudoobronne ruchy. Oczywiście nie definiuję bokserów jako tych, co zawsze się biją i nie kontrolują się, a informatyków jako tych, którzy są słabi i nie trenują. Nawiązuję tutaj do pewnych przypadków i przekonań, które z nimi się kojarzą. Podsumowując, dlaczego warto systematycznie ciężko trenować? Według mnie po to, żeby w momentach stresowych i dużej presji mieć możliwość odpowiedniej reakcji. Strażak nie zastanawia się, jak ratuje komuś życie. On je ratuje. Jeśli jesteś zawodnikiem, to się nie zastanawiasz, jak wykonać pewne ruchy, tylko je wykonujesz. W wielkim skrócie, masz to we krwi, jak tytuł kawałka OSTR-a. Dwa przykłady z życia. Kiedy jeżdżę wyczynowo na rolkach i upadam albo ląduję z wykonanego triku, to wiem, jak się zachować, wiem, jak ratować się, aby uniknąć dotkliwego upadku. Działa to także w drugą stronę. Kiedy widzę jakąś przeszkodę, to już mam w głowie, co na niej wykonam, jakie triki, jaki będzie slajd. Identycznie może wystąpić sytuacja na boisku, u Ciebie właśnie, na boisku bądź stadionie. Kiedy widzisz rozłożenie zawodników i czujesz grę, to już wiesz, jak się zachować. Wizualizujesz w jakiś sposób to, co wykonasz. Takie, a nie inne zagranie. Pomyśl i spójrz na Lewandowskiego. Kiedy on dostaje piłkę i jest wokół niego kilku obrońców, trzeźwo myśli, gra skutecznie. Oczywiście, czasem mogą odpalić się negatywne emocje, ponieważ wtedy partaczyłeś robotę. Jeśli tak jest, to pamiętaj, że każdy mecz jest inny i ty jesteś inną osobą. Nie ma w życiu dwóch takich samych sytuacji. Masz wybór, którą drogą pójdziesz. To, gdzie tracisz, czy to, gdzie próbujesz i czasem nie zyskasz tyle, ile sobie zakładasz. Ale najważniejsze, że idziesz pomału do przodu. Uważam, że ludzie mają spory potencjał do pracy, ale często niestety do bezmyślnej pracy. Byłem taki czasem i zdarza mi się w takie coś wpędzić. Jesteśmy tylko ludźmi. Więc czasem, kiedy popełnisz błąd, to próbuj innej taktyki, innego podejścia. Możesz się zniechęcić, a nawet oszaleć, ponieważ będziesz miał do siebie pretensje, że robisz to samo, a błąd dalej pozostaje i nie idziesz do przodu. Tak się mówi o definicji szaleństwa, robić to samo i oczekiwać innych rezultatów. Pomyśl, czego chcesz i idź w tą stronę. Nie wyjdzie za 10 razem, ale jak się postarasz, to wyjdzie za 20 razem. Złych nawyków łatwo się nie pozbędziesz, ale możesz wypracować nowe. Trenuj, nie myśl podczas zawodów, tylko graj. Karol Sikorski, trener, z którym miałem przyjemność rozmawiać, powiedział coś takiego.
Na zawodach się nie trenuje. Tyle w temacie. Trenuj na treningach, a na zawodach pokazuj efekty Twojej pracy mentalnej, fizycznej i taktycznej. Pracuj nad swoją presją, stresem oraz tymi demonami, które nieraz Ciebie ciągną w dół albo nie w tą stronę, co trzeba. Dzięki za wysłuchanie tego artykułu. Zapraszam Cię na mojego bloga. Tam zobaczysz w tym artykule bardzo ciekawe zdjęcia. Może Cię lekko do czegoś zainspirują. Kto wie. Trzymaj się. Jeszcze raz dzięki. Wszystkiego dobrego. Cześć, hej.